To jest kwestia rozdzielenia Kościoła od państwa. Bardzo ważne. My nie chcemy takiego państwa, w którym partia rządząca wspiera Kościół, a Kościół wspiera partię rządzącą. Kaczyński w tej swojej brutalnej przemowie z 27 października, zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zrobił rzecz, która dla mnie jako dla katolika i dla obywatela jest absolutnie nie mieszcząca się w głowie. On ogłosił się protektorem Kościoła katolickiego w Polsce. To był policzek dla obywateli Rzeczpospolitej, ale też i dla katolików. Miliony złotych, te setki milionów złotych, które idą na wspieranie przedsiębiorców kościelnych, biznesmenów kościelnych. Tu nie chodzi o kwestię wiary. Położymy temu kres. Takich ludzi jak Tadeusz Rydzyk. Konieczna jest całościowa analiza przepływów finansowych między państwem a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi. Zwrócenie się do Najwyższej Izby Kontroli o wykonanie gruntownego i pilnego audytu wszystkich przepływów finansowych pomiędzy wszystkimi jednostkami finansowanymi z budżetu państwa, a tak zwanymi dziełami ojca Tadeusza Rydzyka. Hołownia zlecił kontrolę finansowania kościołów. To jest katolik! Taki z niego jest skurkowany katolik. Po kościołach jeździł z wykładami, że Pan Jezus to jest super kumpel. Książki pisał skurkowany katolickie. W TVN-ie prowadził skurkowany rzekomo katolicki program telewizyjny. Dawno się ekskomunikował skurkowany katolik. Zedrzyj skórę z niego, czerwona Hołownia wyjdzie ze środka. Marksista obrzydliwy. Kolejna kwestia. Zlikwidujemy fundusz kościelny. To państwo powinni decydować o tym, jak ma wyglądać odpis podatkowy. Każdy może przekazać swoje pieniądze. I to jest też ten konkret, który jest w naszym programie. Trzeba zlikwidować fundusz kościelny, który jest anachroniczną instytucją. Proszę pamiętać o tym, że jego wysokość zależy zawsze od układu w parlamencie. To większość rządząca decyduje o tym, ile pieniędzy w funduszu kościelnym się znajdzie. To prawo trzeba oddać obywatelom. My proponujemy, żeby te środki zostały niejako zastąpione przez możliwość dokonania dobrowolnego odpisu podatkowego na wybrany kościół, na wybraną wspólnotę religijną w wysokości od 0,3 do 0,5%. Ale jedno jest pewne. Ceny powinny być jasne z góry na każdym cmentarzu, za każdą posługę i powinien je określać samorząd. Bo samorząd wie, jak te ceny powinny wyglądać. Ta sytuacja po prostu powinna być przejrzysta. Zadaniem państwa, po piąte, i to bardzo ważne, jest zabezpieczyć prawo każdego obywatela do pochówku. Dlatego samorządy powinny otrzymać prawo kontroli nad cennikiem usług na cmentarzach należących do związków wyznaniowych tam, gdzie nie ma cmentarza komunalnego. Dyskusja na temat lekcji religii. I ja wiem, bo rozmawiam przez cały czas z rodzicami. Niektórzy mówią, że takim jest wygodniej. Niektórzy mówią też o pewnej przedwojennej tradycji, ale jedno jest pewne. Na pewno ocena z religii nie powinna być na świadectwie i tak powinniśmy organizować plan lekcji, żeby religia była albo na pierwszej, albo na ostatniej lekcji. I to też państwo gwarantuje. I drodzy państwo, to jest właśnie język konkretów. O tym, jak i przez ile godzin religia będzie uczona, powinna decydować rada szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, być może też trzeba w to włączyć samorząd uczniowski. W związku z powyższym należy usunąć z prawa, i to jest nasz postulat, możliwość wniesienia przez biskupa miejsca sprzeciwu. Jesteśmy zwolennikami, po kolejne, obniżenia wieku, w którym człowiek młody może zdecydować o tym, czy na religię uczęszcza, czy nie. Nasz kolejny postulat to wprowadzenie obowiązkowych zajęć z etyki i zniesienie oceny z religii jako tej, która wlicza się do średniej i prezentowana jest na świadectwie szkolnym.